Łagodzą bóle kości i stawów w przeziębieniu i grypie, działają przeciwzapalnie i wirusobójczo, i to wszystko w naturalny sposób. Jeśli chcecie wiedzieć co i jak, to Wam zdradzę o tym, że chodzi o maliny i zarówno owoce, syropy, herbatki i liście właśnie suszone też mogą być zaparzane. Ale jeśli chcecie wiedzieć, jakie najlepsze kombo z czym tworzy, to zaraz Wam też powiem. Jeśli chcecie więcej szczegółów, to oglądajcie dalej. A już teraz zachęcam Was do tego, żeby zasubskrybować kanał Jem Zdrowo i Smacznie. Owoce maliny działają przeciwzapalnie, dzięki temu, że hamują tworzenie cytokin. Już Wam tłumaczę. Ci, którzy mają dłuższy czas różne choroby, mają dolegliwości na przykład bólowe, jak w RZS-ie, z powodu przewlekłego stanu zapalnego, dobrze o tym wiedzą. A osoby, które no, nie mają takich chorób przewlekłych, też to jest dla nich korzystne. Na przykład przy przeziębieniu, czy grypie, czy wszystkich innych chorób, które są z przewlekłym stanem zapalnym, na przykład płuc. Dlatego, że zbyt długo trwający stan zapalny powoduje nieodwracalne zmiany, na przykład w płucach. Czyli nie chcemy tego, dlatego powinniśmy pić właśnie wtedy różne soki z malin, czy liści malin. Oczywiście herbaty z dodatkiem suszonych owoców też mogą być. Różnego rodzaju syropki, najlepiej domowe, czy konfitury domowe też są wtedy bardzo przydatne. I możemy je dodatkowo łączyć z lipą, z kwiatostanem lipy, żeby takie stworzyć kombo, które jeszcze lepiej działa. Między innymi zawierają kwas galusowy, który ma działanie jak gdyby takie przeciwwirusowe. Może się łączyć z hemagglutyniną, która się znajduje na powierzchni wirusa. I dzięki temu taki wirus już nie może wniknąć do naszej komórki, więc tak go blokujemy. Więc sami musicie przyznać, że to bardzo fajne działanie. I tu chodzi głównie o wirusa grypy typu A i B. Dodatkowo owoce maliny zawierają kwercytynę, katechiny i kamferol. Te substancje mogą się łączyć z białkiem M2 wirusów. Dzięki temu też nie mogą zakażać kolejnych komórek. Więc to też jest bardzo fajny mechanizm, który blokuje zakażanie. Jeszcze Was nie przekonałam do tego, żeby pić maliny? To poczekajcie dalej. Niektórzy naukowcy mają nadzieję, że malina i substancje w niej zawarte pomagają zwalczać również wirus COVID-a. Więc taka wisienka na torcie. Słuchajcie, dla mnie smak maliny jest nie do pobicia i nikt nie musi mnie żadnymi badaniami zachęcać do tego, żeby ją pić więcej, bo i tak ją uwielbiam. Jeśli chodzi o zioła, to ja robię takie proste kombo. To jest liść maliny. Kupiony. Widzicie, takie zmasakrowane już opakowanie, ale po prostu od przebywania u mnie w kuchni tak to wszystko wygląda. Łączę z kwiatostanem lipy. I to cała magia. W ten sposób taką herbatkę jest najlepiej pić na noc. Jeśli ktoś chce, może sobie osłodzić miodem. Jest jeszcze łatwiejszy do wypicia, ale dla mnie te herbatki mają bardzo neutralny smak. I od razu się położyć do łóżka, aby zwiększyć działanie napotne, bo tak jak może wiecie, słynie liść maliny z działania napotnego, liść kwiatostan lipy z właściwości łagodzących objawy w zasadzie przeziębienia i grypy. Stąd takie kombo ma jeszcze lepsze właściwości. I słuchajcie, jeszcze powiem Wam o takim przepisie Zbigniewa Nowaka, który też jest bardzo fajnym sposobem na to, żeby w łatwy sposób połączyć jak gdyby wszystkie te właściwości tych ziół, o których Wam mówiłam, połączyć ze smakiem owoców mali i zapasteryzować sobie na zimę. A jak nie macie zapasteryzowanego, no to wiadomo, lepiej kupić sobie w aptece czy w jakiejś ziołowej apteczce takie składniki naturalne. I słuchajcie, żeby stworzyć taki idealny sok na okres przeziębieniowy, który działa profilaktycznie, a w większej dawce nawet leczniczo podczas, wiadomo, jak chorujemy. To słuchajcie, potrzebujemy litr soku z malin zagotować, dosypać do tego 1,5 szklanki kwiatostanu lipy rozdrobnionego i całość zagotować. Zostawić na 30 minut, przecedzić i ponownie zagotować i wlać do wyparzonych naczyń. Taka sucha pasteryzacja, potem przykryć na 2 godziny. Więc tak jak widzicie, sposób przygotowania jest banalnie prosty. Mamy później buteleczki z sokiem, które wystarczy rozcieńczyć gorącą wodą i mamy gotową miksturkę przeciwzapalną, przeciwbólową na kości. Wiadomo, że jak dopadnie nas straszna grypa, to te kości niestety i stawy bolą. Warto to sobie stosować nawet 3 razy dziennie, kiedy jesteśmy chorzy.
A profilaktycznie, czy jak zmarzniemy, warto sobie wypijać wieczorkiem taką herbatkę, taki soczek. Działa to bardzo skutecznie profilaktycznie. Życzę Wam dużo zdrowia z okazji nowego roku i mam nadzieję jak najmniejszej potrzeby stosowania takich kuracji, ale profilaktycznie życzę Wam, żeby przynosiło jak najwięcej pomocy. Nie zapomnijcie subskrybować, komentować, sami podzielcie się, jakie stosujecie kombo naturalne przeciw przeziębieniom i grypie. To wszystko, do następnego filmu. Cześć!